Słuchajcie, jestem Rosta, w tym oto materiale wyjaśnię wam fabułę 10 i 11 rozdziału Pigi, ale jeżeli nie widzieliście, jak wyjaśniałem fabułę od samego początku do 9 rozdziału, to serdecznie zapraszam, w prawym górnym rogu teraz prawdopodobnie wyświetla wam się link, więc serdecznie zapraszam, żeby to sobie nadrobić. A zanim jeszcze zaczniemy ten materiał, no to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej Pigi na moim kanale, jeżeli jesteście nowi, to strzelajcie oczywiście w suba, a i przypominam, że wystartowała nowa opcja wspierania od 5 zł, gdzie wspierający od właśnie tej kwoty za na przykład Pace of Carda mogą zostać moim znajomym w Robloxie. Także od tej kwoty taka opcja jest teraz odblokowana, więc serdecznie zachęcam do zakupu. I przy okazji pozdrawiam najnowszych wspierających, którzy wyświetlają się teraz na ekranie. A teraz przejdźmy do fabuły naszej Pigi, a właściwie do jej ciągu dalszego. Pigi, rozdział 10. Centrum handlowe. Początek. Stworzenie ukrywające się za śmietnikiem, z którego właśnie słychać było dziwne dźwięki, postanawia uciec do pobliskiego centrum handlowego, podczas gdy Zizi i gracz zostają zaatakowani przez robota Pigi. Tutaj oczywiście rozpoczyna się moment, w którym to my, gracze, musimy uciec z centrum handlowego, a dokładniej takiej bardziej galeryjki. Koniec końców graczowi oraz Ziziemu udaje się przedostać przez pokój, w którym ukrywał się, no jak myślicie, kto? Nie kto inny, a George Pigi. Tak jest, to właśnie stworzenie to był właśnie George Pigi. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, jest to postać, którą szukaliśmy w pierwszym właśnie rozdziale. W tym właśnie momencie, kiedy go odnajdujemy, zabieramy go ze sobą i razem z Zizi udajemy się do naszej kryjówki i spotykamy pozostałych ocalałych. I w tym oto momencie zaczyna się rozdział 11. Dalej, kolejno w naszym 11 rozdziale dostajemy się do placówki. Początek naszej przygody zaczyna się, kiedy Kucyk, Zizi i gracz znajdują właśnie tą placówkę, w której wykryto sygnał pochodzący z helikoptera. Tak jest. Lecz wtedy, no jak zwykle, zaczyna się atak. Atak zainfekowanych. I tutaj również finalnie koniec końców nam się udaje. Jeżeli nie, to giniemy. Ale jeżeli udaje się nam, to gracz, Pony i Zizi udają się do budynku, by znaleźć pana P. Pojawia się wtedy George Pigi, a ogromny tłum potworów podąża za nim. Pony i Zizi bronią budynku, podczas gdy właśnie my, czyli gracze, a właściwie to gracz, i George Pigi idą do budynku, aby odkryć, że pan P został zamieniony w robota. Tak jest. Chapter 11 kończy się tym, że dowiadujemy się, że pan P jest zamieniony w robota, a może był nim od początku? Jak myślicie? Napiszcie na dole w komentarzu. Jeżeli chodzi o taką całkowitą fabułę, nasze informacje takie pewne, to na razie tyle. Teraz mogę wam przedstawić jeszcze teorie dotyczące właśnie rzeczy, które usłyszeliście w tym i poprzednim odcinku oraz tego, co może zdarzyć się już wkrótce. Co jeszcze ciekawego mogę wam powiedzieć? Cóż, w 11 chapterze została odnaleziona kartka pozostawiona przez pana P, która mówi o tym, że nasz pan P wytworzył tylko i wyłącznie 7 potek infekujących, zmieniających ludzi właśnie w te potwory. Dlatego też pan P dopisał tam, dlaczego wszyscy inni zmieniają się w te potwory, skoro ja tylko i wyłącznie 7 takich mikstur przygotowałem. No właśnie, czemu tak się dzieje? Cóż, wyjaśnienie tej zagadki również udało się odnaleźć na mapie i dowiedzieliśmy się tego, że działa to tak, że jeżeli osoba zainfekowana po prostu kogoś zaatakuje, no to wtedy ta osoba też się właśnie zaraża. Więc z pozostawionej kartki naszego pana P wynika pewien ciekawy fakt, a mianowicie pan P nie wiedział o tym, że jeżeli zarazi te 7 osób, które planował, to inni też zaczną się zarażać i zmieniać w te straszne potwory. Jednak pytanie jest, kto był celem naszego pana P? Przygotował 7 potek. Okej, 7 osób musiało być na jego liście. Na pewno mamy króliczka, bo króliczek, Bany, mówił nam, że wypił jedną z potek pana P. Dalej mamy naszego Dogiego, czyli naszego psa, który również wypił jedną z potek na początku właśnie 4 chaptera, tam na mapie nawet była widoczna potka, także tutaj jesteśmy pewni. Pies na pewno wypił, bo na mapie widzieliśmy pusty flakonik po potce. Natomiast jeżeli chodzi o Bany, no pustego flakonika nigdzie nie było widać w
więc albo był gdzieś schowany, że nikt nie zauważył, albo królik nas okłamał. No właśnie, czy Bunny powiedziała prawdę, czy na pewno wypiła tą potkę? Cóż, sprawdźmy, kto jeszcze wypił potki. Dalej mamy, że potkę wypił nauczyciel. Okej, tutaj się zgadzamy, to jest prawda, ponieważ na mapie ze szkołą również taką potkę pustą możemy zobaczyć na biurku. W rozdziale 6 również jedna osoba wypiła potkę. Był to doktor. Skąd o tym wiemy? Tak powiedział o tym króliczek. Dokładniej powiedział, że doktor wypił właśnie potkę, przez to został zainfekowany, no i wariował. Co oznacza, że doktor w takim wypadku byłby trzecią osobą lub czwartą, jeżeli liczymy naszego króliczka, ale jego na razie nie liczę, ponieważ chcę zobaczyć, ile tutaj wyjdzie osób i czy nie wyjdzie przypadkiem za dużo. Numer 4, czyli kto wypił czwartą potkę? Według mnie czwartą potkę wypił Foxy, ponieważ na mapie karnawał widzieliście sami, że zamknięty był w klatce. A jak pewnie wiecie, Foxy był przyjacielem pana P, więc skoro zamknęli go w klatce, skoro pan P zamknął go w klatce, to prawdopodobnie, tutaj taka moja teoria, Foxy wykrył intrygę naszego Mr. P i chciał go powstrzymać. Jednak ten, aby oczywiście jego plany nie runęły, postanowił go otruć, tak jak pozostałych, i dlatego Foxy według mnie jest jego czwartą ofiarą. Zresztą sami widzieliście, że był zainfekowany i zamknięty w klatce. I w sumie właśnie wydarzenia z naszym Foxy mogą wyjaśniać, czemu w 11 chapterze Mr. P pozostawił notatkę o tym, że nie wie, czemu inni się zarażają. Ponieważ myślę, że z Foxy mogło być tak, że przemienił go, ale kiedy go przemienił, ten zaczął szaleć i zaraził jakąś tam przypadkową osobę, dlatego też na mapce poza naszym Foxy biega jeszcze inna świnka. I wtedy właśnie Mr. P zdał sobie sprawę, że ojejku, jeżeli podałem mu potkę i on kogoś zaatakował, to zaraził inną osobę. Dobra, więc żeby to się nie rozprzestrzeniało, należy go zamknąć. I dlatego zamknął go w klatce. Przynajmniej to jest moja teoria. A więc tak, mamy już 4 osoby, które według mnie wypiły właśnie tą potkę. Nauczyciel, doktor, Foxy i Doggy. Bunny według mnie nie wypiła, ale do tego jeszcze przejdziemy. Kolejne osoby, według mnie, jest to rodzina George'a Piggy, ponieważ George Piggy zostawił notatkę, w której poinformował nas, że uciekł z domu w momencie, kiedy jego rodzina została zainfekowana, kiedy dokładnie jego reszta rodziny została zainfekowana. Jednak kto wchodzi w skład jego rodziny? Cóż, tutaj trzeba wziąć pod uwagę postacie, które pojawiają się na mapie i przy okazji znajdują się w sklepie. Mamy mamę Piggy, czyli Mam Pig, czyli mamusia po prostu. To jest jedna osoba, czyli już mamy 5. Dalej mamy 6 osoba, czyli tata Piggy. No i co, w takim wypadku powiecie, no to Bunny jest 7 osobą, wszystkie potki zużyte, także wszystko jasne. Jednak tutaj wam powiem, że jesteście w dużym błędzie. Ponieważ kto był pierwszym zarażonym? Kto jako pierwszy wypił potkę? No przecież tutaj, jak się zastanowicie, to będzie jasne. Jest to oczywiście Peppa Pig, czyli pierwsza postać, którą spotykamy w naszym domku, ta podstawowa, standardowa świnka, która znajduje się właśnie na naszym pierwszym rozdziale, na pierwszym chapterze. Peppa Pig, czyli reszta rodziny George'a. Mama Pig, Dad Pig, Peppa Pig. To są 3 postacie. Do tego mamy doktora 4, Foxy 5, nauczyciel 6 i pies 7. W takim razie, czemu Bunny powiedziała, że wypiła potkę? Czy może skłamała o tym, że ona wypiła? Czy może skłamała o tym, że doktor wypił potkę? Jednak czy Bunny na pewno kłamała, bo zawsze mogła dostać po prostu jakąś inną potkę i wypić coś innego, przez co nie została zmieniona? Jednak jak było naprawdę, tego na razie nie wiemy i myślę, że przyszłe chaptery, chapter 12, 13, rozjaśni trochę tą naszą tajemnicę. Ale jedno jest pewne, na pewno tutaj coś jest kłamstwem, ponieważ według statystyk, jeżeli Bunny wypiła tą potkę i doktor również wypił tą potkę, no to mamy 8 potek, ale Mr. P wyraźnie powiedział, że stworzył ich tylko i wyłącznie 7. Więc skąd ta jedna dodatkowa? Jak pewnie wiecie, do tego w chapterze 11 w wieżyczce znaleźć można ducha, ducha Bunny. No właśnie, no właśnie, i ta właśnie ciekawostka, ten sekret, może kryć w sobie rozwiązanie naszej tajemnicy. Więc podsumowując, na pewno coś tutaj nie gra. Jednak czy nasza Bunny nadal żyje? Czy może jednak jest duchem?
ponieważ niby widać tego ducha w tej wieży, ale wiecie, zawsze może to być jakiś glitch, po prostu ona tam stoi normalnie, tylko się zbugowało coś, jednak nie wiadomo, czy ona naprawdę nie żyje, czy może jednak przeżyła, czy została zarażona i naprawdę wypiła tą potkę, chociaż w to trzecie naprawdę, ale to naprawdę wątpię. Jak wy myślicie? Dajcie znać na dole w komentarzu, a my widzimy się już niedługo w kolejnym materiale, jak zwykle o godzinie 12. Także trzymajcie się i do usłyszenia, a jak jesteście nowi, to zostawiajcie łapeczkę w górę, strzelajcie suba z dzwoneczkiem oraz jak chcecie, to możecie wesprzeć wspierających od 5 zł, dodaję właśnie do znajomych w naszym Robloxie, a i przy okazji, jak już mowa o Robloxie, to wpadajcie na grupę Tosty Rosta, jest to grupa w Robloxie, linka macie również w opisie tego filmu. A ja już się z wami żegnam, także trzymajcie się, hej! Let's break it down for a minute. I